Subskrybuj, komentuj. Łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Trzecie zadanie z matury z poziomu rozszerzonego z maja z 2017 roku jest następujące. Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC, w którym AD równa się CD równa się 1 druga BC. I teraz stop. Sobie to wszystko musimy pozaznaczać, nawet niech będzie czerwonym. AD, czyli ten odcinek, to jest X. Równa się CD, czyli równa się temu odcinkowi. X. I to równa się 1 druga odcinka BC. Tak? Czyli można powiedzieć, że zamiast CD wstawimy X, to równa się połowa BC, więc jak pomnożę to przez 2, to mi wyjdzie, że 2X równa się BC. Jasne? To znaczy, że tu jako może wezmę na jakiś inny kolorek. Ten odcinek tutaj to jest 2X. OK? Dobra. I teraz tak. Okrąg o środku C i promieniu CD jest styczny do prostej AB. Pod kątem prostym. Widać. Okrąg ten przecina boki AC i BC trójkąta odpowiednio w punktach K oraz L. Zaznaczony kąt ma jaką miarę? No i to będzie dość proste zadanie z tej prostej przyczyny, że jeżeli tu jest X i tu jest X, to oznacza, że trójkąt AD, i oczywiście tu jest kąt prosty, że trójkąt ADC jest trójkątem równoramiennym. To znaczy, że ten kąt ma 45 stopni i ten kąt ma 45 stopni. Jasne? Dobra. Dalej, na zielono. Tu jest jakiś kąt alfa. Tak? OK. Policzmy sobie kosinus tego kąta alfa. To jest oczywiście przy prostokątna przy kącie do drugiej przy prostokątnej. To znaczy, że kosinus naszego kąta alfa równa się 1 druga. Dobra. Kiedy kosinus równa się 1 druga? No oczywiście, jeżeli alfa równa się 60 stopni. To znaczy, że ten kąt, nie wiem, czy to dobrze widać. O, teraz będzie elegancko widać. 60 stopni. Jest? Jest. Czyli cały ten kąt ma 105. Kąt KCL jest oparty na łuku tym. KDL. Tak? I to jest kąt wpisany. Ma 105. A ten kąt jest dokładnie na tym samym łuku oparty. To znaczy, że kąt 2 alfa równa się 45 plus 60, czyli 105 stopni. Jeżeli podzielimy to przez 2, to wyjdzie mi, że alfa równa się 52,5 stopnia, czyli odpowiedź C. Koniec. Myślę, że proste. Ale oczywiście trzeba było zauważyć ten łuk, tak? Bo inaczej można było się na nieźle trochę zakopać w innych obliczeniach. Ale tyle. Jeżeli ci to podoba, oczywiście śmiało dawaj łapkę w górę. Zapraszam też na mojego fanpage'a, YouTube'a i inne takie rzeczy. Na razie.